Małżeństwo w tajemnicach różańca. Dzień 25. Czwartek. Tajemnice chwalebne. Refleksja tygodnia. Przed wami tydzień uwielbienia. Oddajcie chwałę Bogu w owocach tych rekolekcji, w znakach, które zostawił Jezus, nim wstąpił do nieba. W nadziei zmartwychwstania. Próbujcie jak najczęściej myśleć o tym, że Bóg pokonał śmierć i nadał sens naszemu istnieniu, w tym także małżeństwu, którego nie sposób pojąć w oderwaniu od tajemnicy zbawienia. Małżeński trud nabiera doniosłego znaczenia właśnie w perspektywie nieba. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Czwarta tajemnica chwalebna. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenie zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Komentarz księdza Kamila Dąbrowskiego. Maryja została szczególnie wybrana przez Boga. Wybranie nie oznacza życia łatwego i przyjemnego.
Życie Maryi było trudne, przeniknięte wieloma przykrościami i przeciwnościami. Jednak ona nigdy nie zwątpiła w to, że Bóg prowadzi ją do szczęśliwego końca. Błogosławiony ksiądz Michał Sobocko powiedział niegdyś, że cierpienie jest pośpiesznym pociągiem do nieba. Maryja z całą pewnością doświadczyła tego na własnej skórze. Dzięki temu mogła przekazać całemu światu, że wierność Bogu to najlepsza inwestycja. Ostatecznie jej serce pełne zaufania doświadczyło zwycięstwa. Została wzięta do nieba. Ty też jesteś powołany do szczęścia bez miary. Już tutaj, na ziemi, możesz tego doświadczać. Jednak nie popadaj w obłudę, że to nic nie kosztuje. Cena jest wysoka. Wierność Bogu do końca. Nieraz szatan będzie ukazywał ci drogę na skróty. Będzie nawoływał do tego, abyś wyparł się Ewangelii i żył tak, jakby Boga nie było. Pamiętaj, aby w momentach próby wpatrywać się w Maryję, pokorną służebnicę pańską, która wskazuje drogę do nieba. A kiedy będzie ci trudno, mów jak Maryja. Amen. Jezu, niech dzieje się tak, jak Ty chcesz. Małżeństwo w tajemnicy różańca. Mimo, że żaden fragment biblijny nie opisuje wzniebowzięcia Maryi w bezpośredni sposób, Magnifikat wydaje się trampoliną do tego wydarzenia. Pieśń Matki Bożej jest niejako proroctwem. Zwiastuje wielkie rzeczy, jakie Wszechmocny uczyni w jej życiu. Pieśń uwielbienia może być także waszą trampoliną do nieba. Życie w uwielbieniu. Umiera się tak, jak się żyje. Jeśli nasza codzienność przepełniona jest wdzięcznością i chwałą wobec Boga, taki też będzie kres, spokojny i pełen wdzięczynienia. Maryja nie żyła w lęku. Wyśpiewała Magnifikat, gdy nic w jej życiu nie było łatwe. Młodziutka, świeżo zaślubiona, świadoma tego, że jej małżeństwo nie będzie takie, jak myślała, zostanie bowiem matką Zbawiciela. Józef, mimo że był świętym mężem, nie będzie stanowił centrum jej życia. Najważniejszy będzie Jezus. Do Niego dostosują styl swojego życia, plany, sposób działania. Taka będzie ich małżeńska droga, zapowiedziana niejako pieśnią uwielbienia. Raduje się duch mój w Bogu. To jedyne pewne źródło autentycznego szczęścia. Nie stan małżeński, nie rodzicielstwo, nie samorealizacja. Spójrz na powyższe słowa przez pryzmat własnego życia. Czy na co dzień nucisz swoją pieśń uwielbienia, nie zważając na niepewność, jaką niesie jutro? Czy widzisz wielkie rzeczy, jakie czyni Wszechmocny? Czy historia zbawienia przypomina ci, że Bóg wybawił swój lud, dokonał i dokonuje niezwykłych cudów z miłości do człowieka? Czy w centrum twojego życia jest Jezus? Wasza droga do nieba. Dzisiejsza tajemnica różańca prowadzi nas do refleksji o wzięciu do nieba. Ta wizja jest kojącą odpowiedzią na wszystkie bolączki tego świata, naszym oczekiwaniem i marzeniem. Spróbuj dziś zobaczyć siebie w drodze do wieczności. Droga Maryi nie była przecież ani łatwa, ani po ludzku dobra. Otarła się o ukamieniowanie za nieślubne dziecko. Miała najdziwniejszą rodzinę w historii. Jej syn, Bóg, nie zawsze zachowywał się w sposób zrozumiały, a jego działalność zaprowadziła go, a tym samym jego matkę, na Golgotę. Być może twoje małżeńskie życie też niewiele ma wspólnego z dawnymi wyobrażeniami albo znacząco odbiega od normy. Może cierpisz, nie rozumiesz, ciągle się z czymś zmagasz. Zechciej zobaczyć w tym swoją indywidualną drogę do nieba. Co jakiś czas spoglądaj w górę, by nie tracić z oczu celu każdego z twoich doświadczeń. Rozprasza, strąca,
odprawia. Maryja od początku wiedziała, kim chce być i co ją może doprowadzić do wieczności. Taka świadomość jest ważna, by iść we właściwym kierunku. U progu swojego świętego rodzicielstwa niepokalana jasno stwierdza, że Bóg z drogi do nieba zawróci pysznych, strąci rządnych władzy i oddali tych, którzy skupią się na gromadzeniu dóbr materialnych. Maryja świadomie wybiera więc drogę pokory i głodu, nienasycenia Bogiem, Jego Słowem i obecnością. Czy wy w swoim małżeństwie macie jasno wytyczony duchowy kierunek? Czy ustaliliście, co odrzucacie, a co przyjmujecie do swojego życia? Czy macie te same wyobrażenia o drodze do zbawienia i realizujecie swoje powołanie w zgodzie z tym, co naucza Słowo? Magnifikat nie jest tylko spontaniczną pieśnią. To świadomy wybór drogi i jasny cel. Refleksja na dziś. Pomyślcie dzisiaj o darze, jakim jest maryjny wzór życia i powołania. Ona znała blaski i cienie małżeństwa. Doświadczyła pełni rodzicielstwa. Znała odrzucenie, ubóstwo, samotność i cierpienie. Kontemplując czwartą tajemnicę chwalebną, uświadomcie sobie, że nie ma lepszej przewodniczki na drodze do nieba. Przykład Maryi jest dany nam i zadany, abyśmy nie zbłądzili. Zadanie dla ciebie. Uwielbiaj dziś Boga swoim życiem, w prostocie dnia codziennego, w swoich obowiązkach, trudach i małych radościach. To wszystko, jeśli kroczysz w dobrym kierunku, układa się w wielkie rzeczy warte wieczności. Zadanie dla was. Spróbujcie dziś porozmawiać o tym, co jest waszym wspólnym duchowym wyborem. Czy w swoim małżeństwie pragniecie być władcą na tronie? Czy pociąga was raczej droga pokory? Czy realizując codzienne zadania pragniecie bogactwa, czy świadomie godzicie się na niedosyt? Odpowiedź na te pytania pokaże wam, jak blisko lub jak daleko jesteście dziś od wniebowziętej. Kochani, rozważając dzisiejszą tajemnicę chwalebną wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, uświadommy sobie, że nasze małżeńskie życie tutaj na ziemi jest drogą właśnie do nieba. Dlatego starajmy się pomagać sobie wzajemnie, aby żadne z nas nie zboczyło z tej drogi. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.